Dzisiaj odcinek szybki, bez humoru w ogóle, sfochowany, ma kosow i czasu nie ma, więc niestety trzeba zaczynać. Dlaczego sfochowany i dlaczego szybko? Bo się weekend skończył, a był super, a mógł trwać, a nie trwa. I byście mogli pomyśleć, że jest poniedziałek w tym momencie, jak nagrywam, ale wcale nie, bo jest wtorek, bo oczywiście coś mi wypadło i musiałem przełożyć nagrywanie na wtorek. Czyli zamiast mieć już nagrany odcinek, to muszę go i zmontowany i nie wiadomo co, to ja go jeszcze nie nagrałem. A po trzecie, panu Jezuskowi się termostat zepsuł i warunki do pracy są niebywale ciężkie. Zamiast siedzieć z piwkiem na plaży, to ja siedzę w tym piekarniku i muszę udawać dla was, że się dobrze bawię i że z chęcią dla was robię wspaniałe show. Dobra, Makosow, zaczynaj, nie ma czasu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w tych wspaniałych okolicznościach. Nie mogłem się doczekać, aż zrobię dla was kolejny odcinek z granego tygodnia, a więc rozpoczynajmy bez przedłużania. Na pierwszy ogień leci produkcja, której pierwsza część wywarła na mnie przeogromne wrażenie, czego się początkowo nie spodziewałem. Co prawda gra była pokazywana na ostatnich pokazach i mogliście już ją widzieć, natomiast dopiero niedawno poznaliśmy konkrety. A Plague Tale Requiem, czyli kontynuacja bardzo dobrze przyjętego, wydanego w 2019 roku Plague Tale Innocence, w końcu otrzymała datę premiery. Gra zadebiutuje na konsolach nowej generacji, Switchu oraz komputerach osobistych już 18 października. Podobnie jak w poprzedniku, głównymi bohaterami będą Amicia oraz Hugo, którzy po raz kolejny zawalczą o przetrwanie wśród wszechobecnej wojny i plagi. Mamy tu do czynienia z trzecioosobową grą akcji, z zagadkami i elementami skradankowymi. Otrzymamy tu jeszcze więcej podobnego gameplayu, wzbogaconego o dodatkowe umiejętności obu bohaterów oraz poznamy ich dalsze losy. Gra, podobnie jak jej poprzednik, ma zaoferować świetną oprawę graficzną, tym razem również wzbogaconą o DLSS oraz ray tracing. Nie chcę mówić więcej, by nie zaspoilerować niczego dla tych, którzy nie grali w poprzednią część, ale osobiście zachęcam do spróbowania. Ciekawa historia i piękna grafika. Jeśli ktoś lubi średniowieczny klimat fantasy, to powinien być zadowolony. No i wisienka na torcie. W poprzednią część zagracie na Game Passie, ale to nie wszystko. Kontynuacja również będzie tam dostępna od dnia premiery. Także szczerze, zachęcam do spróbowania. Nie dość, że będziemy pędzić, to heheszków żadnych dzisiaj nie będzie. Nie planuję, słuchajcie. To nie są sprzyjające warunki. Siostro, proszę o kroplówkę. A w następnej kolejności produkt zdecydowanie nietuzinkowy i myślę, że każdy fan Ricka i Mortiego czeka z niecierpliwością. Zaprezentowany na Xbox and Bethesda Showcase pierwszoosobowy shooter High on Life ma zadebiutować na rynku 25 października tego roku. Produkcja jest absurdalnie dziwaczną grą akcji, która czerpie garściami z popularnej kreskówki Rick and Morty, co nie powinno dziwić, gdyż pieczę nad produkcją sprawuje Justin Roiland, czyli sam twórca serialu. W High on Life ziemia została najechana przez obcych, a ludzie zostają wykorzystywani jako narkotyki. Główny bohater to świeżo upieczony absolwent liceum, na którego barkach ląduje powstrzymanie najeźdźców. Protagonista na szczęście nie zmierzy się z owym zadaniem sam. Będą mu towarzyszyć jego bronie, które są inteligentnymi i nader rozmownymi formami życia. W grze zwiedzimy bardzo wiele iście kosmicznych lokacji, a wszystko w przyjemnej dla oka kreskówkowej oprawie graficznej. Gra pojawić ma się na Xboxach oraz komputerach osobistych i również ma być dostępna od dnia premiery na Game Passie. A teraz, jeżeli jesteście masochistami, to koniecznie podgłośnijcie odbiorniki, gdyż Cuphead, czyli platformowy hicior z 2017 roku, doczekał się oficjalnego rozszerzenia. Cuphead to dwuwymiarowa platformówka, w której jako tytułowy filiżanko głowy przechodzimy kolejne poziomy, które kończą się walkami z potężnymi bossami. Gra cechuje się niezwykle wysokim poziomem trudności, nawet dla największych fanów tego gatunku. A czymś, co zdecydowanie wyróżnia tę produkcję, nie licząc poziomu trudności, jest oprawa graficzna. Ta utrzymana jest w stylistyce starych filmów rysunkowych, co po sekundzie stwierdzi każdy, kto choć raz oglądał czarno-białą myszkę Miki. Za Cuphead odpowiedzialne jest kanadyjskie studio MDHR i to samo studio stworzyło The Delicious Last Course, czyli rozszerzenie do Cupheada. W dodatek zagracie już 30 czerwca i będzie on dostępny na PC-tach, Xboxie, PlayStation 4 oraz Switchu. Dwa słowa o kolejnym poważnym rozszerzeniu, tym razem do naszej rodzimej produkcji i mowa będzie oczywiście o Outriders. Przyzwoicie oceniana podstawka zadebiutowała w kwietniu tamtego roku i w wielkim skrócie jest trzecioosobową strzelanką w klimacie mrocznego science fiction z dołączonymi elementami RPG.
Gra została stworzona przez polskie studio People Can Fly. Outriders World Slayer jest pierwszym dużym dodatkiem, który wprowadzi nową kampanię fabularną, która ma miejsce po wydarzeniach z podstawowej wersji gry, ale nie jest ich bezpośrednią kontynuacją. Podstawowe mechanizmy rozgrywki nie będą różniły się od tego, co oferował pierwowzór, natomiast część elementów zostanie zmodyfikowanych bądź rozszerzonych. Otrzymamy m.in. nowe drzewko umiejętności, dłuższą możliwą progresję postaci, czy też dodatkowe stopnie trudności, jak i również sam endgame został nieco rozbudowany. Gra dostępna będzie również 30 czerwca na PC-tach i konsolach starej i nowej generacji. Kolejna giereczka, o której będzie mowa, wywołała dość dużo kontrowersji i dużo negatywnych emocji, zwłaszcza od fanów tego studia. Mowa tu będzie o Creative Assembly, które zdecydowanie przyzwyczaiło nas do zupełnie innych produkcji. Studio Creative Assembly to brytyjski deweloper, którego możecie znać chociażby z serii Total War czy Obcego Izolacji. Owe studio nieco zadziwiło swoich fanów, ogłaszając ich nowe dzieło pod tytułem Hyenas. Ich gra ma być sieciowym FPS-em nastawionym na rozgrywkę drużynową, a więc jak można się spodziewać, fabuła nie jest zbytnio rozbudowana. W odległej przyszłości Ziemia została zdewastowana, a ci, którzy przeżyli, zostali zmuszeni do życia w tak zwanej skazie, czyli kosmicznym slumsie orbitującym w kosmosie. Podczas gdy większość walczy o przetrwanie, to nieliczne najbogatsze jednostki zdołały się jednak osiedlić na Marsie, gdzie delektują się życiem i kolekcjonują cenne artefakty z Ziemi. Ich jedynym zmartwieniem są tytułowe hieny, czyli nieobliczalni renegaci, którzy napadają na statki zbierające wcześniej wspomniane wartościowe przedmioty z naszej planety. Hyenas to strzelanka łącząca PvP oraz PvE, która czerpie inspiracje z takich tytułów jak choćby Payday czy Hunt Showdown. W grze 3-5-osobowe zespoły rywalizują z innymi hienami o skarby. Gracze mają do wyboru wielu bohaterów z różnymi osobowościami czy zdolnościami. A w kradzieży łupów przeszkadzać nam będą nie tylko inni gracze, ale również zabezpieczenia statków czy też ochroniarze. W grze mamy do czynienia z dość humorystyczną atmosferą, okraszoną ładną, trójwymiarową oprawą graficzną. Gra wyjdzie w 2023 roku i zagramy w nią na komputerach osobistych oraz konsolach starej i nowej generacji. Teraz produkcja, o której szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy w ogóle o niej wspominać w ramach Zgranego Tygodnia. Bo z jednej strony gra, o której będzie mowa, jest bazowana na polskich komiksach kultowych swego czasu. Mowa tu oczywiście o Kajko i Kokosz. A z drugiej strony zapowiada się taki absolutny krap, że albo gra w ogóle nie wyjdzie, a jak wyjdzie, to będzie wstyd grać w nią na mobilniakach. Ale może ocencie sami. Kajko i Kokosz na plasterki ma być kooperacyjnym hack and slashem na motywach kultowej serii komiksów autorstwa Janusza Christy. Gra tworzona jest przez polską firmę Starving Pixel i niestety nie trudno się domyślić, że jest to debiutancki projekt tego studia. Co prawda materiał, który oglądacie, jest wczesną wersją alfa, natomiast nie zmienia to faktu, że wygląda to na grę z 2000 roku i doprowadzenie jej do obecnych standardów wydaje się niemalże niemożliwe. Nie chodzi już nawet o samą grafikę, która, warto podkreślić, wygląda po prostu źle, ale również animacje, toporność, interfejs i w zasadzie wszystko, na co w grze powinniśmy zwrócić uwagę. Zasady gry zostały oparte o papierowy system RPG, stąd też pojawiające się rzuty kością na gameplayu, które decydują o sukcesie danej akcji. Pozostałe elementy są typowe dla RPGów. Do wyboru będziemy mieli nie tylko różne postacie znane z komiksów, ale również możliwość wybrania dodatkowych specjalizacji, jak na przykład wojownik, czarodziej, łucznik czy trubadur. Pocieszający może być natomiast fakt, iż twórcy chcą postawić nacisk na fabułę, której napisaniem zajmuje się Maciej Kur, czyli autor nowych przygód Kajka i Kokosza z serialu Netflixa. Gra ma mieć premierę w 2023 roku, choć ja osobiście dałbym im jeszcze z 10 lat, aby mogli pewne rzeczy przemyśleć, żeby na przykład mogli stary projekt cały, nawet z najmniejszymi okruszkami, totalnie wyrzucić i po prostu zacząć pracę od zera. Lub ewentualnie mogliby sprzedać prawa do marki, przekazać grę komuś, kto może dla odmiany nie zmarnuje potencjału? No to teraz na kontrę, bum, wjeżdża petarda, Polska, Góro, Husaria, Jan Paweł II, Pudzianowski. Polska. Ej, wybaczcie, jestem po weekendzie, pod kopułą to tak średnio. Teraz gra na bazie twórczości Stanisława Lema i ta dla odmiany prezentuje się znakomicie. The Invincible, czy też po polsku po prostu Niezwyciężony, to pierwszoosobowy, futurystyczny thriller będący adaptacją powieści Stanisława Lema. Za produkcję odpowiedzialne jest debiutujące studio Star Wars Industries, które w składzie ma deweloperów, którzy mieli okazję pracować nad produkcjami takimi jak Cyberpunk, Wiedźmin 3 czy Dying Light, co już na starcie napawa ogromnym optymizmem. Gracz wciela się w Jasne, czyli członka grupy prowadzącego międzygwiezdną misję badawczą. Jasna budzi się na obcej planecie Regis 3, lecz nie pamięta
pamięta, jak się tam znalazła. Wie natomiast, że nie przybyła w to miejsce sama. Pozostali członkowie zaginęli bez śladu, więc Jasna próbuje ich odnaleźć. W grze głównie eksplorujemy, zgłębiamy fabułę oraz pokonujemy różnego rodzaju logiczne i zręcznościowe wyzwania. Rozgrywka jest serwowana z perspektywy pierwszej osoby, a fabuła jest nieliniowa i jej przebieg zmieni się w zależności od podjętych decyzji. Gra ma pojawić się w 2023 roku na komputerach osobistych i konsolach nowej generacji. Teraz gierka, z którą mam niemały kłopot. Jej klimat jest bardzo nietypowy i mi osobiście zupełnie nie odpowiada. Natomiast gameplay w dużej mierze do złudzenia przypomina to, co znamy już z Darkest Dungeon, którego druga część, przypominam, już od pewnego czasu jest w Early Accessie. Więc ktoś mógłby zapytać? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? No ale że zgrany tydzień robię nie dla siebie, a dla was? Z miłości, from me to you. Oto postanowiłem, że po prostu wypada to zaprezentować. Circus Electric zabiera nas do steampunkowej wersji wiktoriańskiego Londynu, którego mieszkańcy stają się w zagadkowy sposób okrutnymi zabójcami. My zaś przejmujemy kontrolę nad drużyną cyrkowych akrobatów, którzy podróżują po Londynie, zapewniając rozrywkę obywatelom, ale również dbają o ich bezpieczeństwo. W produkcji dowodzimy drużyną cyrkowców składającą się z klaunów, siłaczy czy połykaczy ognia. Każda z postaci ma unikalny zestaw umiejętności, które możemy wykorzystywać nie tylko podczas walki, ale i podczas cyrkowych występów. Dobrze usłyszeliście, w tej grze, nie licząc rozgrywki podobnej do Darkest Dungeon, poza walką musimy organizować przedstawienia, co także może stanowić całkiem spore wyzwanie. Udział w konkretnym show wyłącza bowiem danego akrobatę z walki, a jego nastrój oraz to, z kim wychodzi na scenę, ma wpływ na jakość jego występu. Zarobione podczas występu pieniądze wydajemy na rekrutację i trening nowych akrobatów oraz kupujemy też za nie coraz lepsze wyposażenie. Starcia prezentowane są z boku i toczą się w trybie turowym. W trakcie potyczek należy przede wszystkim koncentrować się na umiejętnym korzystaniu ze zdolności poszczególnych postaci, pamiętając o tym, że poszczególne archetypy wzajemnie się uzupełniają. Poza tym ważną rolę odgrywa tu morale bohaterów. Odpowiednio wysokie zapewnia im dodatkową przewagę nad przeciwnikami. Gra ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC-tach, konsolach starej i nowej generacji oraz Nintendo Switch. Jak widzicie, w pewnych momentach gra do złudzenia przypomina Darkest Dungeon, choć z drugiej strony nie brak jej oryginalności i dodatkowej, powiedzmy, zawartości pod kątem gameplayu, więc no, ja osobiście jestem dość zmieszany i jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie o tej gierce. Leży ona w jakiś sposób w waszych zainteresowaniach? Uważacie, że jest ciekawa? Mnie cały ten świat w tym i w ogóle jakoś tak nie przekonuje i odpycha. Dajcie znać, co wy myślicie o tej gierce. Na koniec wspaniała wiadomość dla wszystkich cebulaków, Polaków, biedaków, których nie stać na ciuchy od Prady. Mark Zuckerberg przychodzi do was z dobrą nowiną. Właściciel firmy Meta, dla tych, co żyli ostatnie pół roku w jaskini, podpowiem, że w dalszym ciągu jest mowa o Marku Zuckerbergu. To ten typ od Facebooka. Poinformował o otwarciu sklepu z ubraniami dla awatarów dla Facebooka, Instagrama oraz Messengera. Avatars Store, bo tak ma się nazywać nowy wirtualny Ciucholand, początkowo ma zaoferować skórki trzech marek premium. Tom Brown, Balenciaga i Prada. Co prawda Zuckerberg nie ujawnił jeszcze cen, ale serwis Vogue podał zakres od 3 do 9 dolarów, co w przeliczeniu wyniesie 13 do 40 polskich cebulionów. Na chwilę obecną oferta jest dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Tajlandii, ale jak możemy się spodziewać, prawdopodobnie dość szybko rozleje się na pozostałe kraje. Ja szczerze mówiąc jestem średnio zainteresowany i moim zdaniem całość będzie miała nieco więcej sensu w momencie, jak Zuckerberg uruchomi już te swoje metaversy. Choć wizja, że w końcu będzie stać mnie na ciuchy spoza Biedronki, napawa optymizmem. Po, rozwalone, słuchajcie, zgrany tydzień, zakończony, ekspresowo dzisiaj. Pewnie dlatego, że jest 12 we wtorek i nie mam zupełnie na nic czasu, także niestety muszę kończyć, ale dziękuję wam ślicznie za uwagę, łapencję i inne takie rzeczy mile widziane. Widzimy się zapewne za tydzień we wtorek albo wcześniej z niektórymi z was na pewno na moich streamach. A tymczasem życzę wam i sobie, aby Jezusek naprawił w końcu termostat, no i oczywiście zgranego tygodnia. Matko, córko, się cały kleje. Ja tu nagrywam, nie wiem ile ja tu nagrywałem, z pół godziny może nie. Nowy t-shirt, nie opłacało się w ogóle zakładać, słuchajcie. Mogłem założyć ten sprzed wczoraj, byłby w takim samym stanie. Uciekam, czas mnie goni, całuski, pa, pa.